Ale można było ustalić, że Niewielski nie jest sprawcą. Jak to? Możliwe było badanie wykluczające. Ja to sprawdziłam w Instytucie Genetyki Sądowej. Wtedy inne informacje otrzymałem. To musi być pomyłka. Ale przez tą pomyłkę Niewielski pół życia spędził w więzieniu. I sugeruje pani, że to ja go tam posłałem? Że się za mało starałem? Nie, ja tylko chcę ustalić, jak to się stało. Powiem pani jak. Przed sądem stały pikiety. Tłum chciał zlinczować Niewielskiego. Mnie opluwali to dosłownie, bo przecież broniłem mordercy. I pomimo takiej atmosfery zrobiłem wszystko, co mogłem. Powołałem wszystkich możliwych świadków, ale co z tego, skoro prokurator podważył ich zeznania? Jakich świadków? No, wszystkich, którzy byli wtedy z Niewielskim na imprezie tamtego dnia. A to on miał alibi?